Prezentacja jest robiona specjalnie dla grupy Independent Ones, pokazuje kilka innowacji skryptowych oraz nowe niedopracowane tekstury. Proszę o wyrozumiałość, jeżeli chodzi o film, ale nie jestem jeszcze obeznany z Kiwoną oraz Rapsem. Postaram się, żeby następne prezentacje były już z nagranym głosem. Zaraz zobaczymy nowe start menu oraz nowe menu z wyborem zapisu. Już jest. Jak widzicie, na razie nie pasuje do screena z tyłu, ale zostanie on również wymieniony. Wczytam sobie jakiś zapis. Pancerz, jaki tu widzicie, jest przerobionym pancerzem paladyna, hełm jest oddzielnie. Pokażę teraz nowy wygląd ekwipunku oraz hełm. Nowe menu statystyk, będzie tam dodane kilka umiejętności, ale jeszcze nie teraz. Nowy dziennik zadań. Tak wygląda menu w grze. Jak widzicie, pasek many jest cały czas widoczny oraz jest on ustawiony pod paskiem życia. To czego nie widzicie, to pasek tlenu, który znajduje się nad paskiem życia. Sprint. To jest coś, z czym miałem mały kłopot, ale w końcu działa. Pokażę coś, kolory potworów oraz ludzi są teraz zależne od ich nastawienia do nas. Czerwony dla tych, co nas nienawidzą, oraz zielony dla tych, co nas lubią. Uff, gorąco zdejmę hełm. Ta niewyraźna tekstura to plama krwi, problem jest już naprawiony i pokazuje nam normalnie krew zamiast tej tekstury. To chyba koniec z tego filmu, nie pokazałem jeszcze regeneracji życia oraz many, ale ich musimy się nauczyć, a nie mam tego na tym save'ie. W następnej prezentacji przedstawię łuk z wyborem strzał, regenerację oraz resztę rzeczy, o których zapomniałem w tym filmie.